nazywam się Wesley i zapraszam was na Seven Challenge znowu z Sandrą. Jeżeli nikt nie widział poprzedniej części, więc klikajcie tutaj pierwszy link w opisie, albo klikajcie tutaj, zanim obejrzycie ten odcinek. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to zaczynamy. Mamy po 10 zadań dla siebie, dla każdej osoby. I kto zrobi, ten nie zrobi. My, ja uznaję, czy ona zrobiła, ona uznaje, czy ja zrobiłem, dostaję punkty względem tego, czy zrobiliśmy, czy nie. A ktokolwiek z nas przegra, za przegranego dajecie karę. Więc piszcie karę pod komentarzem. Zrobimy oddzielny filmik z karą. Tak jak zrobiliśmy z Chamon Challenge. Syteri! Okay. Zrób sobie nową fryzurę i ją nazwij. Susandra! Wiedziałeś, że moje włosy, co? Zapomniałaś o zegarku? Co? A! To się nazywa... Wieża Eiffla! Dobra, zaliczone. Wiedziałem, że się uda! Wybróć wymyślony stół, a później poczuj się źle o to i go popraw. Start! Sandra, nie! Nie! Wywróć stół! A ty się wywróciłaś o stół! Ja nie zaliczam ci! Nie, jeszcze raz, bo to nie zaliczam! Okej, oczywiście nie zaliczam, bo jesteś głucha. Wymień swoje 5 aplikacji na telefonie, start! Agent Wolf, Crafting, Colorblind, Clear the Grind, Beam! Ask FM! Nie zaliczam. Zaliczyłem! Nie zaliczyłeś! Agent Boof, Crafty Candy, Clear the Green... No, nieważne. Pocałuj niewidzialną osobę, potem, która okaże się być rybą. Już? Ty tak całujesz osoby normalnie? Pocałuj osobę! Masz pocałować osobę, która później ma się wydawać się jako ryba, no to pocałowałam osobę, a później skąpnęłaś się, że to ryba. No tak, ale jak co masz, to nie widziałeś, że to ryba i co się udało. Ty jesteś durna, to było bez sensu, ale dobra, zaliczam. Pokaż 5 różnych ataków za anime. Start! Gomu gomu no! Kamehameha! Sabuku! Czekaj, jeszcze jest... Acia! Kopniach! Przeniosłem to, żeby dla potrzeb, kurczę, przyszłych moich tutaj challenge'ów dla Sandry, przeniosłem to tam, więc jeżeli jest trochę daleko, to jest daleko. Udałem Michaela Jacksona sprzątającego kuchnię. Start! Niech ci będzie. Ale zaliczyłem się. Wymień 6 rodzajów zwierząt i udaj. Start! Kon! Brrr, owsa! Brrr, kurczak! Pies! Hał! Kot! Miał! Świnia! Dobra, to było idealne, ale panikowałem w głowie, miałem męki. Wymień 7 różnych kolorów. Start! Niebieski, czerwony, zielony, żółty, biały, pomarańczowy... Fioletowy, bo my kurczę po angielsku wchodzimy ten. Muaa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 a
nie jest takie! To nie jest takie! Nie! Nie, nie dotknęłeś! No, dotknąłem! Co to jest w ogóle? Smerdnąłem sobie co nawet! To w ogóle? No zrobiłem, smerdnąłem sobie! Miałeś dwie stopy dobrze. No nie! Dobra. Przedstaw scenę, gdzie? Wyskoczyłaś z samolotu, ale zapomniałaś spadochronu. Start! Już? Nie, a gdzie masz stanek, gdzie go zapomina? Zrób to jeszcze raz! Dam ci jeszcze jedną szansę, poczekaj, stój. Raz, dwa, start! Chociaż nie powinien zaliczyć! Nie zaliczam ci! Zaliczasz! Dobra, zaliczam. Powiedz stół z powyłamywanymi nogami 5 razy. Stół z powyłamywanymi nogami, stół z powyłamywanymi nogami, stół z powyłamywanymi nogami, stół z powyłamywanymi nogami, stół z powyłamywanymi nogami! Dobrze. Wymyśl sport z gęsią i go opisz. Start. Gonimy gęsie, pomalować je, więc bierzesz farbę, łapiesz gęś i ją malujesz i to tak
sobą robisz? Co ty mi właśnie powiedziałaś? Po prostu za ten sport na olimpiadzie, tak? Tak? Tak. No jak masz olimpiadę, no to wokół cyrku. Wokół cyrku? No, w kółko co biegają. Wokół... No, wokół kółka, no. Wokół kółka. Mają tam trzy gęsie. Nie? Jak stoją? Jak stoją? Gęsiego. Gęsiego. No to są takie jakbyśmy, dajmy, że te, no, gdzie tam masz te połeczki przy te. Przekazują. No. Coś tego z gęsi. Ja mam tylko gęś jest przy jednym biurku. Przy biurku? Sara, co ty? Koniec! Przy bramce, to nie? I one są takie. Nie zaliczałeś tego. Ojoj! To ty powiedz sport z gęsią, no? To jest gdzie. To jest skaczesz z samolotu i masz i zamiast spadochronu masz gąś. Będzie to osoba, która przeżyje. To jest dosyć tak samo durnia jak moje, więc zaliczasz mi. No nie! Co mam zrobić? No masz pokazać tych youtuberów. Polskich. Polskich youtuberów. Dobra. Dajmy im takich może jakichś 5, co? No jakich 5, Sandra? Daj mi 3. Siemanko, ziomeczki, tu masz szereg. Cześć mistrze! Cześć Ciureki! Cześć Wojtki Wojtaza! Cześć Misiole! Nie wiem, tak można zrobić. No masz ten... Łokietek Wojtaza. Łokietek Wojtaza. Tańcz jak krab. Poczekaj. Tańcz jak krab. Wymawiając z dni tygodnia z akcentem jamańskim. Start! Jak ma akcent jamański? Jak król Julian. Hello, Monday, Tuesday. Stop, sit down. Teraz zrób to jeszcze raz, ale po polsku. Start. Poniedziałek. Tak na macie Jaman, poniedziałek. Jo, to jest fajnie, wielki, siadaj, nie zaliczam. Shanhua. Jest zwycięzcem. Daniel. Karę. Więc od nas to tyle, mam nadzieję, że się podobało mi się, ale jeżeli tak, klikajcie łapkę w górę dla mnie i dla Sandry. Od nas to tyle, tak jak mówiłem, kara idzie dla mnie, więc jeżeli macie jakąś karę i chcecie, żebym miał karę, to mi ją dajcie. Ode mnie to tyle i powiedzcie, jaki challenge mam zrobić kolejny z Sandrą, jeżeli chcecie. Niedługo, jak wiecie, się wyprowadzam od Sandry i Sandra zostaje sama i więcej nie zobaczycie odcinków z Sandrą. Zrobimy specjalny tydzień tylko grą ze mną? Nie! Zapomnij! Chcielibyście to? Przed Daniela wyprowadzką tydzień grania z Sandrą! O nas na tyle! Trzymajcie się, misiole! Do następnego razu! Pa, pa! Clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh. Fuck all that shit, just let me.